Halo, z tej strony Pedro i witam was w drugim odcinku serii z Mining Simulator 2 od zera do milionera, gdzie po prostu nie wydaję robuxów i staram się jak najszybciej przejść tą grę, dlatego zapraszam do oglądania tego odcinka. Jeżeli nie widzieliście pierwszego materiału z tej właśnie serii, to odsyłam was właśnie do niego, ponieważ tam zaczynaliśmy grę od samego początku, a tutaj już jesteśmy po prostu po nagraniu pierwszej części. Jak widzicie, pomiędzy odcinkami nic, ale to nic nie robiłem, dlatego dzisiaj lecimy z progresem dalej i na pewno dzisiaj zrobimy pierwszego rebirfa. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze pod tym odcinkiem oraz napisanie jakiegoś miłego komentarza. No i zaczynamy. Jak każdy gracz na samym początku, powinniśmy odebrać wszystkie nasze darmowe czyściki, które możemy, ze względu na to, że po prostu będziemy dostawali dużo, ale to dużo więcej monet, a kaska na samym starcie nam się bardzo, ale to bardzo przyda. Dodatkowo w poprzednim materiale, okej, tych skrzynek już nie możemy otwierać, bo zapomniałem, że nawet nie mam 5000 bloków wykopanych. Więc dobra widzowie, teraz musimy sobie wejść w zakładkę sprzęt i po prostu rzucać płomień. Czy będziemy go chcieli enchantować? Nie wiem, zaraz się tego dowiem, ponieważ musimy wejść do sklepu i sprawdzić, ale do tego najlepszego sklepu musimy wejść i sprawdzimy tam, jakie są jeszcze kilofy, bo może jakiś inny kilof tam się będzie bardziej opłacało po prostu wyenchantować, na przykład, no nie wiem, taki, czy taki, czy taki, czy taki. Naprawdę, tutaj się będziemy musieli mega mocno zastanowić, ponieważ ta piła kosztuje tylko 10 milionów, a ta wiertarka raserowa 55 milionów, więc chyba po prostu tą stopniową piłę sobie kupimy i ją wyenchantujemy. No to ja zabieram się do farmienia 10 milionów kaski. Okej, widzowie, znalazłem dziurę na tym serwerze, która umożliwiła mi przejście na ostatnią krainę, dzięki czemu tak naprawdę możemy sobie tutaj nafarmić nasze mytryle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tych mytryl na ostatniej krainie, jak pewnie wiecie, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, a na szczęście mogę je kopać, więc jest to naprawdę mega przyjemne. W ogóle to jest też ciekawe, że mając plecak 310 pojemności, ja jestem, widzowie, na ostatniej krainie i sobie po prostu tutaj chodzę i sobie zaraz zrobię pierwszego rebirfa, nie mając lepszego plecaka niż 310, tylko tutaj wiadomo, musimy znaleźć jakąś kopalnię, dlatego nie wiem, zejdę sobie może tutaj i po prostu staramy się wejść do jakiejś kopalni. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oj, tutaj już będą jakieś dużo lepsze rudy. Czy mi się tutaj uda gdzieś wejść? Okej, jestem. No i jak widzicie, tutaj sobie mogę kopać te rudy w nieskończoność, dlatego ja sobie farmię kaskę. Okej, z tego co widzę, żeby wykopać najlepszą rudę, potrzebujemy wiertarkę laserową, dlatego ja na tą wiertarkę laserową na pewno będę zbierał i jak już po prostu będę mógł sobie kupować tą wiertarkę laserową, będę to robił, ze względu na to, że jest to naprawdę mega, ale to mega opłacalne, ponieważ będę mógł wtedy kopać każdą, ale to każdą rudę. Ale najpierw chciałbym sobie zrobić jakiegoś rebirfa i najpierw też chciałbym sobie ulepszyć te nasze peciki tak, żeby były po prostu jak najlepsze. Albo wiecie co, ten rzucacz płomieni też sobie zenchantujmy po prostu na jeden, u kurde, 150 gemów, a potrzebujemy na drugi enchant, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, ale na razie sobie zenchantujmy go tak. Jeszcze sobie tutaj mogę zenchantować oczywiście nasze zaklęcie prędkość, możemy, okej, dobra, możemy jednak dwa razy, tutaj też sobie to zróbmy dwa razy i naprawdę będzie to robiło wrażenie, ze względu na to, że teraz po prostu dużo szybciej te rudy będę kopał i będę po prostu dostawał więcej. O nie, to jest jakiś kolej z chroma wispami, proszę, nie zabieraj mi tego. Dobra, nie zabiera mi, więc super, ja lecę sobie oczywiście farmić dalej. Okej, niestety wpadłem w jakąś dziurę, więc musimy to sprzedać. Ile tutaj zarobimy pieniędzy? Mamy 200 milionów, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny wynik i dzięki temu możemy sobie otworzyć nasze jajeczka. Tylko zanim to zrobimy, musimy przejść w zakładkę przedmioty, użyjmy sobie laki i tak dalej, żeby po prostu była dużo większa szansa na to, że wydropi nam jakiś ciekawy pet. Dlatego co? Klikamy sobie oczywiście auto i nam się będzie to otwierało. O, co to będzie? Czy to będzie epic? Tak, jest epicki, mamy epickiego peta. Super, na 9%, więc lecimy sobie z drugim petem. Proszę, oj, znowu epic, ej, znowu mamy epika. Naprawdę mega przyjemnie. Jakie te epiki mają statystyki? Czy to się w ogóle opłaca? 150, tak, opłaca się, widzowie. Opłaca się i jeszcze raz się opłaca, dlatego proszę, jeszcze raz trzeci epik. O nie, dobra, tego nas nie stać, oczywiście nie wydajemy robuxów. Tutaj jest niestety common, chciałbym bardzo, ale to bardzo trzeciego epika, oby się udało, proszę. Nie udało się, ale jest unik, dobra. Jest jakiś unikalny, jakie ma statystyki ten unikalny? Ten unikalny, no okej, ma tak, czyli na pewno sobie zdejmujemy tego i tego peta. Zakładamy amatystowego golema i zakładamy sobie tego oto zwierzaka. I teraz powinniśmy być dużo, ale to dużo silniejsi. No tego się mi na razie nie opłaca wymieniać, ale no dobra, dzięki czemu możemy kopać, będziemy mieli większy nożnik do
kaski, no to ja lecę po prostu zarabiać dalej. No i mamy kolejny cave, możemy sobie tutaj pofarmić, chociaż nie wiem, czy ja w sumie tutaj nie byłem ostatnim razem, ale jeszcze dużo ród tu zostało, dlatego ja po prostu lecę kopać. No i przyszedł czas na wyjście oczywiście z naszej kopalni, zarobimy 490 milionów, co za tym idzie, będziemy mogli otworzyć jeszcze sobie dwa takie jajka i zrobić rebirfa, dlatego co? Lecimy sobie z pierwszym jajkiem i jest epic, o to chodziło, a nie, to był rzadki? O kurczę, dobra, to był rzadki, to przepraszam, sorry, myślałem, że to był epic, ale no dobra, lecimy tak, okej, mamy błyszczący, kryształowy kotek, jakie on ma statystyki, ponieważ jest to pet shiny, jakie kozacki, dobra, wymieniamy od razu tego, shiny, jest, dobra, jest shiny, mega się z tego powodu cieszę, no i robimy pierwszego rebirfa, 400 milionów, dostaniemy mnożnik monet razy 10, i oczywiście zostaną nasze pety i dostaniemy jeszcze skórkę. Dlatego co? Lecimy, 400 milionów. Pierwszy rebirth na naszym koncie, jak widzicie, 1500 bloków niecałe wykopane. Czas to około 1,5 godziny. No ale teraz musimy zaczekać niestety od nowa. O kurczę, mało bloków do kolapsa, to staram się lecieć jak najszybciej w dół. Dlaczego lecę jak najszybciej w dół? Żeby mieć, widzowie, wszystkie krainy odblokowane. Jejku, kto tutaj coś robi? Jakąś taką zadymę niepotrzebną. Po co kopiecie niukami na tych pierwszych krainach? Ludzie, halo! Po co wy tak gracie? Dobra, czekajcie, ja to tylko robię dlatego, żeby nie szukać kolejnego serwera. Ja wiem, że tutaj nie mogę kopać ród, ale spokojnie, widzowie, znajdę inny serwer, na którym będę mógł kopać te rudy, a nie wiadomo po prostu, czy znajdę kolejny serwer, gdzie będą takie przejścia w dół, ponieważ tutaj są naprawdę świetne. No i zobaczcie, lecimy, to jest jakby coś na jakiś losowy serwer, no nie? Nikogo tutaj totalnie nie znam i jesteśmy już tutaj, okej, klikamy tutaj sprzedaj, żeby być na tej, już jesteśmy tak naprawdę na jednej z ostatnich krain. Dobra, jeżeli polecę sobie tu, o, tam chyba nie, tutaj też nie, dobra, postaramy się tutaj wlecieć, dobra i teraz, no nie kop w dół tak. Dobra, lecę tutaj, mam nadzieję, że to odda. Dobra, chyba odda, dobra, będziemy na jeszcze kolejnej krainie. Super, dzięki czemu już jesteśmy prawie na ostatniej krainie tak naprawdę. Oj, kliknąłem powierzchnię przez przypadek. O, kolejny jest w ogóle ten, strzał fajerwerek. Nie, nie chciałem tutaj wejść, jejku, stresuję się, bo jest coraz mniej bloków na pewno w kolapsie. Ile jest bloków? 300. A ja muszę zlecieć do ostatniej krainy. A na pewno tu gdzieś jest przejście do ostatniej krainy. Tylko gdzie ono było, gdzie ono było? Tutaj? Nie, tutaj chyba nie, tutaj? Dobra, strzelamy, że tutaj. Mam nadzieję, że to będzie tutaj, ze względu, ja mam najsłabszy kill-off, więc tutaj nic nie mogę kopać, ale chcę, dobra, ostatnia kraina jest, więc teraz klikamy powierzchnia, już mamy tutaj wszystkie odblokowane i teraz kopiemy od nowa. No i już zarobiliśmy 70 tysięcy za samo wykopanie goldena, rozumiecie, to jakiś zwykły golden, ja zarobiłem 70 tysięcy, dzięki czemu możemy sobie kupić nawet złotą łopatę, którą już wcześniej kupowałem, czy ona miała jakieś enchanty? Ja nie pamiętam, które przedmioty enchantowałem, ale wydaje mi się, że tak, złotą łopatę enchantowałem i z tą złotą łopatą teraz naprawdę będę robił cuda. Tylko po prostu potrzebuję, aż mi się to wszystko zrestoruje, żebym po prostu mógł mieć czyste spawny, ze spawnów będę kopał rudy. I jak widzicie, teraz ta gierka już tak naprawdę to jest czysta przyjemność. Kurczę, może w następnym odcinku w ogóle będziemy kopali bloki, żeby wykopać sobie ten milion bloków i potem, żeby sobie wykopać jeszcze 5 milionów bloków, żebym mógł się trajdować i żebym po prostu, widzowie, mógł to wszystko zrobić. Weźmy sobie na Molten Core. Czy ja mogę na Molten Core kopać sobie rzeczy? Bo ja mam naprawdę, widzicie, diament już mogę kopać złotą łopatą po rebirze. Nawet mytryla z tymi petami mogę kopać. Rozumiecie to? Sprzedaj. Ja po prostu klikam sprzedaj. Ile mamy kaski? 14 milionów. Rozumiecie to? Mam 14 milionów kaski. Kupmy sobie jakiś plecak. Dobra, kupmy sobie ten 40 tysięcy powierzchni, ponieważ i tak mi większy nie będzie potrzebny. I ja po prostu kopię te rudy ze spawna. Mam moc górniczą 511. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Jeszcze mam złotą łopatę. Mówiłem, widzowie, że opłaca się enchantować takie rzeczy, że ta złota łopata serio może oddać. No i oddała, jak widzicie, cały czas oddaje. Ja sobie to wszystko kopię tą złotą łopatą, ale chyba takie rzeczy są dopiero możliwe po zrobieniu pierwszego rebirfa. Nie wiem, dlaczego tak jest, dlatego się tak wcześniej też dziwiłem. Dlaczego? Przecież ja nie mogę kopać z takimi petami, a tutaj proszę bardzo, wyczyściłem całego spawna. Tutaj zarobię, no nie wiem, z 50 milionów. Ile kosztuje następne odrodzenie? 800 milionów, okej. Następny, o Jezu, powiedziałem odrodzenie. Następny rebirf kosztuje tyle kaski. Czyli, no już niestety bardzo, ale to bardzo dużo. Ale spokojnie, zrobimy to. Wszystko będzie cacy, picuś, glancuć, więc tutaj się nie martwimy o nic. Lecimy sobie tutaj, proszę bardzo, jeszcze te dwa diamenty wykopujemy. Nie wiem, tutaj już może ze 100 milionów, tak szczerze być. Tak mi się wydaje. Kliknijmy sobie, nie wiem, sprzedaj i zobaczymy, ile tutaj kaski dostaniemy. 106 milionów, tak jak mówiłem, już mamy jedną łuszczą do kolejną rebirfa. A wejdźmy sobie, nie wiem, na Underground World i zobaczmy, czy tutaj mogę kopać Fire Sharda, bo to jest dla mnie na... Mogę kopać Fire Sharda.
jasny gwint. Mogę kopać Fireshard'a złotą łopatą. Czajcie to. Złotą łopatą ja jestem w stanie kopać Fireshard'a. To jestem ciekawy, czy mogę kopać następne rudy, jakieś Umbotanium, etc, etc, etc. Nie wiem, jaką mam teraz moc górniczą. Wejdę sobie w debug mode'a, czekajcie. Debug mode, gdzie jest tutaj tryb debugowania? Tutaj, 530, czyli jest to, nie wiem niestety, jaka to jest aż siła. Ale wydaje mi się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno. Dobra, ja sobie widzę je w farmie i słyszymy się za chwilę. Mogę kopać Umbotanium! Ja nie mogę, złota, a wcześniej, pamiętacie? Przed rebirfem nie mogłem tego kopać, nawet tym lepszym kilofem, a teraz złota łopata, tago, normalnie, możemy sobie to nagle kopać. Nie no, mi to pasuje, to może tak ulepszymy tą złotą, co jest gra, ile tutaj jest achromite? Czy mogę kopać chromite? Dobra, czekajcie, czy mogę kopać, dobra, na razie nie mogę nawet kursora tam najechać, co jest niepod... Chromite mogę kopać! Złotą łopatą mogę kopać wszystkie rudy w tym momencie, po jednym rebirfie. Więc zobaczcie, jakie te pety są broken. Jakie te pety są silne. No jasny pierdyk, no nie wiem, co ja mam powiedzieć, tak szczerze. Nie wiem, widzowie, co ja mam powiedzieć, jeżeli ja chromita byłem w stanie wykopać. To ja zaraz zrobię kolejnego rebirfa, tak szczerze, zaraz będzie kolejny rebirf robiony. Naprawdę to jest po prostu kozackie, cudowne, no uwielbiam ten tryb. Dobra, wydaje mi się, że tą złotą łopatę opłaca się tak naprawdę enchantować wyżej na Or Duplicator, nawet i trójkę. Ze względu na to, że no po prostu jest silna, no ze złotą łopatą przez świat będę mógł lecieć. Ale na razie tego nie będę robił, wymyślę jakąś najlepszą taktykę, jak po prostu grać. I potem będę dopiero enchantował, ponieważ tych gemów tutaj no nie będzie jakoś mega dużo. Postaram się z tą złotą łopatą nafarmić po prostu na 2000 gemów na ten kilof za gemiki, żeby mieć go już zawsze i po prostu potem go dopiero enchantować, tak żeby po prostu było jak najszybciej i jak najlepiej zrobione, tak najbardziej optymalnie. Dobra, sprzedaj. Aha, już mamy 600 milionów prawie, no spoko, to zaraz robimy kolejnego rebirfa. Ale jeżeli ktoś ci po tej serii powie, że nie da się grać dobrze w mininga bez wydawania robuxów, że nie da się szybko wbijać rebirfa, no to sorry widzowie, no ale coś robicie niestety nie tak, ponieważ zobaczcie, ja zaraz serio zrobię rebirfa, mam 615 milionów, a jestem tak naprawdę, no widzicie gdzie jestem, no jestem tak naprawdę po 10 minutach od zrobienia poprzedniego rebirfa i nie wydałem tutaj 0 robuxów, nie wytradowałem się za te pety, po prostu zrobiłem wszystko to, co może robić taki zwykły, najprostszy gracz. Dobra, potrzebujemy 185 milionów, więc teraz tak, mamy 88 już i tak w plecaku, więc jeszcze tylko 100 milionów i możemy tak naprawdę robić rebirfa, więc mega, ale to mega szybko powinno pójść. Dobra, tutaj mamy kolejnego KVK i pewnie też będziemy zmieniali serwer, no chyba, że tutaj będzie jakaś mega szybka droga, no to wtedy oczywiście nie będziemy musieli tego robić. Dobra, wykopujemy sobie tego metryla, wykopujemy sobie wszystkie rudy na tej najlepszej krainie w tym momencie. No i klikamy sprzedaj oczywiście, mamy już kaskę na drugiego rebirfa. No to albo dobra, wiecie co, zagrajmy jak najbardziej optymalnie się da. Otwórzmy jeszcze to jedno jajko za 45 milionów. No trudno, komona dostaliśmy, ale tutaj się nie przejmujemy, ponieważ nadal możemy zrobić rebirfa. Dostaliśmy też skrzynkę ze skinem, więc naprawdę mega, latte mega przyjemnie. Wszystko jest niestety zlokowane, ale tutaj może ktoś wykopał jakieś przejście i znowu robimy tą samą taktykę, a mianowicie jak najszybciej staramy się spaść jak na sam dół. Aha, wykopałem sobie jakąś rudę tutaj przez przypadek, bo ktoś tam kopie dołek, a ja tutaj dostałem 23 tysiące, po prostu chcę nazbierać na tą złotą łopatę, dobra? Ja chcę, widzowie, nazbierać plecak, ja chcę po prostu nazbierać na tą łopatę złotą, żeby po prostu móc ją sobie kupić, bo ta złota łopata naprawdę oddaje, a tutaj ktoś jakiś kopie dołek, więc ja mu nie będę po prostu przeszkadzał. No i kupujemy naszą wymarzoną złotą łopatę, ze złotą łopatą przez świat, 30 tysięcy. Pamiętajcie, że z każdym rebirfem po prostu zwiększa się wam, widzowie, wszystko. Dobra, kupmy też sobie taki plecak 1200 pojemności, żeby po prostu był, żebyśmy go po prostu mieli, tak? Żeby po prostu nie było tak, że 5 rud wykopujemy i nagle jest koniec. O, 2 miliony tutaj dostaliśmy, naprawdę, jak widzicie, to 100 tysięcy nam nic nie zrobiło. Spadnijmy sobie tutaj w dół, 2 rebirfy już mamy. A ile bloków wykopałem? 3700, no ale to przez to, że po prostu raz mi się zdarzyło wykopać kamień. No ale dobra, lecimy, mam nadzieję, że już, albo dobra, wiecie co, ja zmienię serwer, żeby było jeszcze szybciej. Nie no, moje statystyki wyglądają komicznie, 3700 bloków, 17 otwartych jajek i 2 rebirfy. Naprawdę mega, ale to mega szybko. Oj, tutaj już są wykopane dołki, tylko teraz musimy, o, ten dołek nas na pewno przekieruje do następnej krainy, bo chyba widziałem niebieskie bloki, tak, dokładnie widziałem niebieskie bloki, więc jak widzicie, kolejna kraina już przed nami, czy tutaj możemy gdzieś zlecieć dalej, zastanówmy się. Okej, tam możemy sobie lecieć. Oczywiście kolejny jakiś losowy serwer sobie wybrałem, gdzie są jacyś losowi ludzie, żeby nie było, że sobie pomagam jakimiś znajomymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Jak widzicie, te dołki też nie są jakoś pięknie, super wykopane, tylko za każdym razem ich trzeba szukać. Okej, dobra, stąd trzeba wyjść, dobra, i lecimy sobie niżej. Więc to wszystko jest, widzowie, legitnie latam po jakichś losowych serwerach, klikając po prostu zielony przycisk play. O, tutaj chyba kolejny mamy dołek, więc sobie spadnijmy jeszcze w dół. Dobra, kliknijmy sprzedać, bo wydropiłem jakiegoś metryla jeszcze. 12 milionów, naprawdę mega przyzwoity wynik. Jasny pierdik, ile to jest ród. Dobra, to wszystko trzeba wykopać i zaraz szukamy jakiegoś kejwika. No ale na razie sobie po prostu spokojnie kopiemy. Yeah, dostaliśmy achievement za 5000 wykopanych bloków, ale po raz kolejny niestety przez przypadek jakiegoś kamienia prawie wykopałem, jak widzicie, bo o nie, tutaj się nie dostaniemy. A nie, jednak się dostaniemy do tego odłamka ognia. Rudy na spawnie są, więc czemu by ich po prostu nie wykopać? 220 tysięcy za metryla, no to jest według mnie bardzo, to bardzo dobry wynik, patrząc na to, że jeszcze mamy oczywiście ore duplicatora, który pozwala nam po prostu sobie wykopywać zamiast jednej rudy 3, no to jest po prostu cudowne. Tu już mam pomysł na 2 następne odcinki, mianowicie w następnym odcinku z tej serii będziemy kopali bloki, żeby wykopać sobie 5 milionów bloków na trady. Potem się będziemy jeszcze na tym odcinku tradowali, a w następnym odcinku będziemy zbierali 2000 gemów na najlepszy, nie na najlepszy, na najsłabszy kill-off, jeżeli chodzi o kill-offy za gemy, ale on nam po rebirfie będzie zostawał, a to będzie naprawdę mega, ale to mega duże ułatwienie. O, w ogóle przez przypadek znalazłem dołek do ostatniej krainy. O, i tutaj też nie są bloki wykopane wszystkie ze spawna. No to co, no Pedro się oczywiście nimi zaopiekuje. Ile tutaj jest fire shardów? Kurde, jakieś, nie wiem, zgromadzenie fire shardów, to oczywiście mi się to mega podoba. Dobra, widzowie, jeszcze przed rebirfem, na którego już mnie stać, ponieważ jak widzicie w plecaku mam 1.1b mocy, a tutaj mam 300, więc mi starczy, to jeszcze zauważyłem, że w sezonie pierwszym mamy questa na 120 diamentów, czyli naprawdę, widzowie, jesteśmy to w stanie zrobić, tylko musimy znaleźć odpowiednią oczywiście krainę. Tamtych dwóch niestety nie zrobimy, ze względu, o, tutaj są diamenty, ze względu na to, że po prostu no, za ciężkie jest jeszcze dla mnie otwieranie jajek na tym koncie, ale spokojnie, diamenty postaramy się dla was wykopać. Już mamy chyba 83, 86 i tak dalej, bo to jest naprawdę dobra kraina. O, milion monet dostaliśmy, jakąś skrzynkę, którą też będziemy otwierali, więc niestety nie mamy bloków, żeby kopać, ale może jutro się pojawią, ponieważ za 40 minut się kończą te kłościki, a możemy sobie dzisiaj jeszcze zgarnąć troszeczkę gemików, a gemy nam się zawsze przydadzą. Dobra, tutaj jeszcze z tego co widzę jest trochę diamentów. Ile już ich będziemy mieli, bo to jest naprawdę mega, ale to mega ważne. Chcę zrobić jak najszybciej tego questa. Mamy już 101, czyli brakuje nam 19. Dobra, klikamy z... Aj, nie powinniśmy klikać powierzchni, tylko sprzedaj. No ale dobra, albo na Underworldzie też chyba powinny być jeszcze diamenty. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak, są jeszcze diamenty. Więc naprawdę mega, ale to mega hit. Dobra, tutaj sobie robimy i szukamy tutaj jakiegoś kejwika. No, znalazłem, jejku, ale tak długo nie mogłem wpaść do jakiegoś cave'a. A tu proszę bardzo, cave'ik znaleziony. Mam nadzieję, że wystarczy tych tutaj diamentów, bo jeżeli nie wystarczy, to będzie serio, widzowie, mega, ale to mega słabo. Dobra, mamy kolejne diaksy tutaj. Jakieś diamenty są? Nie, nie, nie ma, nie ma. O kurczę, tam są wysoko. Dobra, do tego jeszcze dosięgnę. Ile mi jeszcze brakuje w tym sezonie? Jednego diamenta mi brakuje, dobra, proszę, żeby tu gdzieś był, no nie mów, nie, no nie gadajcie. No, no nie, no jejku, no czy ja zawsze muszę być takiego pecha? Jednego diamenta brakuje. Ale dobra, mogę wykopać w sumie któryś z tych kamieni, tylko czekajcie, ta, o, o, tam był, tam był, tam był. Dobra, czy tam się da jakoś wejść? Dobra, jeżeli wykopię tego kamienia, na następnego już nie mogę wykopać. No nie, zobaczcie, nie mogę go wykopać, ponieważ mi nie starczy miejsca w plecaku. No jasny gwint, no dlaczego ja muszę być takiego pecha? Dobra, na szczęście na respawnie da się wykopać, a jak nie zauważyłem, wykopmy sobie te dwa, lećmy sobie tutaj, ukończone rewards. Mamy to, więc naprawdę szczęście mamy tutaj, proszę bardzo. No i robimy sobie trzeciego rebirfa na tym odcinku. Trzeci rebirf, jak widzicie, żeby nie było, mamy 3 rebirfy, 5700 bloków wykopanych. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę, powiadomcie kumpli, siemano.